Witamy Państwa, wszystkich szczerych, interesujących się niebocentryzmem. Dzisiaj mamy, znaczy interesujących się i tych, którzy się interesują od dłuższy czas, od dłuższego czasu, od paru lat bym powiedział. Dzisiaj jest temat, który dotyczy będzie nadziei. No ale dlaczego? No właśnie, dlaczego nadzieja? Otóż są takie czasy, gdzie no, wyczuwamy, że tutaj pewne rzeczy coś się dzieją. Widzimy tutaj pałac. Widzimy? Tak. No, to jest zdjęcie z Austrii. No i tutaj w związku z tym zaczyna być taka sytuacja, gdzie dużo osób nam przesyła informacje, gdzie albo mają stany lękowe bardzo intensywne, bardzo dużo mają problemów i różne inne rzeczy. A więc do czego to wszystko, o czym to wszystko świadczy? To wszystko świadczy o tym, że coś się dzieje. Słuchajcie, takiej zmasowanego ataku na niebocentryków, a generalnie nawet nie niebocentryków, wyznawców religii, nawet babcie 90-letnie, znamy takie przypadki, są nieoszczędzone. Nie są nawet po prostu żadnymi niebocentryczkami. Tutaj to nie chodzi nawet tego. Atak jest po prostu, ataki są po prostu cały czas i takie są sytuacje, gdzie po prostu nawet nie odpuszczają. A więc tutaj jest bardzo sytuacja świadcząca o czymś, co może stać się albo w przyszłości, albo ten czas, który tutaj jest najbliższy, czyli mamy tutaj tak zwane święta, mamy tak zwane nowe rogi i tak dalej. Dlaczego może to służyć? No to też chcemy tutaj powiedzieć, jest ciekawostka. Tutaj pałac, nie dlatego to pokazujemy Państwu pałac, pokazujemy właśnie z tego względu, że to jest tak zwany cel. To jest cel. Ale żeby mieć no, parę na ten cel, to trzeba mieć energię. No to słuchajcie, no to nie ma się co dziwić, że stany lękowe, problemy, które powodują stany lękowe, same stany lękowe, które po prostu wyzwalają taką energię, którą oni mogą się żywić, zbierać taką energię, no właśnie na cel. No i słuchajcie, tutaj nadzieja jest potrzebna. Ja wam powiem, że kiedy ja miałem po prostu takie pobyty w szpitalach, znaczy po prostu i jest to trochę częściowo mówiłem, bardzo mi pomogła taka tabliczka, gdzie miałem w ramce zdjęcie właśnie tego pałacu. Właśnie pałacu w ramce, oczywiście ja sobie to na szafce wisiało, wszyscy oglądali. No w końcu mnie jedna osoba zapytała, co to jest, a ja powiem, że to jest pałac Boga. Już nie tłumaczyłem tam, słuchajcie, szczegółów, bo nie tego, ale wszyscy się zainteresowali strasznie, że to jest pałac Boga. No dobra, w porządku, oni się tym interesowali. Ale w czym to było bardzo potrzebne? Otóż wiecie co, w takich szpitalach czas się dłuży. Tak samo jak ten system, on się dłuży, nie? Ale no, on się dłuży. Cały ten system jest jednym wielkim szpitalem. No przepraszam, że cię przerwałem. Dobra. Czas się dłużył. Czas się dłużył, dni, tygodnie. No tam raptem było ile? 4-5 tygodni. Ale wszystko się ciągnęło po prostu jak kluchy z olejem. To po prostu takie wrażenie się odnosiło. Niektórzy już nie wytrzymywali tam w tej mojej sali. Nie wytrzymywali po prostu. Oni już po prostu szału dostawali, już tam biegali do tych lekarzy, praktycznie do jednego. Latery się tego, no wreszcie tam w którymś momencie chyba jeden psychicznie wytrzymał i poleciał do lekarza. I po półdniowej wizycie, nagle on już wychodzi, już jest wypisany. Że będzie wypisany, tam podana data, zadowolony i tak dalej. Mnie to nie robiło różnicy. Ja tam miałem w szpitalu być tyle, ile miałem być. I słuchajcie, jak kiedy patrzyłem na ten pałac,
na Atta niebocentrycznego. Pałac Atta niebocentrycznego, kiedy na niego patrzyłem. To słuchajcie, ja nie miałem poczucia, że ja tam mam tak zwane, no czas mi się dłuży. Nawet później ordynator mi coś takiego powiedział, że no wreszcie się pan doczekał. Ale jeszcze w sumie on tylko to powiedział i się zmył. Ja jeszcze nie byłem w stanie jemu wytłumaczyć, że mi się wcale nie dłużył. I tak samo, słuchajcie, my żyjemy w tym systemie i też nam się może czas dłużyć. No przecież, no każdy powie, niektórzy powiedzą. No, niektórzy, nie każdy. No, przecież nic się nie dzieje, tu chodzimy, tu mamy swoje jakieś obowiązki, pracę, nie pracę i tak dalej, inne rzeczy, a przecież ma nadejść wyzwolenie, ma nadejść wyzwolenie i to jest właśnie na tym oparte, właśnie ta nadzieja, że ona poniesie, ona wyniesie wyzwolenie, tylko trzeba to doczekać, ale słuchajcie, inne wydarzenia, które już były wcześniej, na przykład upadek tej katedry, tak? No i tutaj co? Podpalenie. O czym tak, podpalenie, czy ten upadek, no dobra, później to, ja to zawsze patrzyłem tylko na tą scenę, gdzie po prostu ta wieża się tam łamie, no to wiele tutaj powie, właśnie coś o tym spaleniu tej katedry, o czym ona świadczy, i będziemy tutaj jechali dalej z tematem, bo niestety nie skupimy się tylko na tym, ale to jest bardzo ważny czynnik. Słuchajcie, jeżeli wam się coś dłuży, nie wytrzymujecie, bardzo ważne, zróbcie sobie takie w ramce zdjęcie, czasami sobie oglądajcie parę razy na dzień, wieczorem sobie patrzcie, możecie się przy tym też zwracać do Atta niebocentrycznego, właśnie ten jego diamentowy pałac siedmiowarstwowy, czyli siedem kul, jedna w drugiej, to jest bardzo też ważny czynnik, żeby nas podnieść na duchu na tyle, żeby sobie dać radę z problemami, ze stanami lękowymi i tym podobne rzeczy, bo tego jest dosyć, bo słuchajcie, no bardzo dużo osób nam to pisze, bardzo dużo. A więc no, my stwierdziliśmy, że zrobimy taki film. Ponieważ no, trzeba jakoś zareagować na to, co jest potrzebą niebocentryków i tych, którzy się interesują niebocentryzmem. Pamiętajmy, że ataki, tak zwane imadła, to nie tylko dotyczą niebocentryków. To jest ogólna... obecna epidemia. Tak, o właśnie. O czym to świadczy? Skąd jest strach? Tak? Tak, strach. Czyli ten strach jest? Czy on tak? Jest nasz? No właśnie. O. Bo ja jego doświadczyłam i ostatnio doświadczałam dość często. Dobra, ja już tutaj teraz, wiesz, ja się wypinam, ja się wymiksuję, a po prostu wiele tu pociągnie. Teraz mówimy o strachu, tak? Tak. O, dobra. Ja już się miksuję, może się później wbiję. Oddaję głos Violi. Nie na darmo przed chwilą powiedziałam Państwu, że system można porównać do szpitala. Bo żeby wyzdrowieć, to trzeba w tym szpitalu pobyć i ten system, powiedzmy, był takim złym szpitalem dla nas. Abyśmy musieli się uzdrowić i zrozumieć pewne rzeczy. Zrozumieć pewne rzeczy, a widocznie chcieliśmy przerobić zło, więc je przerobiliśmy, natomiast nie znamy daty wypisu z tego szpitala, ale wiemy, że się zbliża. O tym świadczą właśnie te strachy, które, nacisk ogromny. Naciski, które nam się pompuje. I on tak naprawdę nie pochodzi od nas. Ponieważ od momentu, kiedy spalono katedrę w Notre Dame, Notre Dame to znaczy nasza dama. I cała ta katedra zbudowana przez templariuszy jest niczym innym jak obrazem
i symbolem naszej wklęsłej ziemi, pola, macierzy. Dlatego ją spalono. Przez setki lat wiele razy atakowano pałac naszego Atta i nie dali rady włamać się tam. Nawet zbudowano CERN. Teraz się mówi, że CERN jest w remoncie i przechwalają się, że zdobyto jakieś nowe sekwencje, aby otworzyć jakieś tam inne przestrzenie, inne wymiary. Natomiast my dobrze wiemy, bo już nam kiedyś Mariusz powiedział, że obiekt ten służy do otwarcia pałacu, do włamania się do pałacu. Powiedzmy tak zwanego otwarcia pałacu. Tak jest. Powiedzmy o tak. Jednocześnie Chińczycy, którzy obecnie już mówiliśmy Państwu, że walczą o hegemonię Rimlandu, przechwalają się, że też budują swój CERN, więc tutaj mamy do czynienia z odwrotnością historii, o czym też niegdyś Mariusz mówił, więc historia zaczyna się powtarzać i jeszcze nie wiedzą, czy dostaną się do tego pałacu, a już biją się, kto pierwszy to zrobi. Więc mnóstwo symptomów jest i my to wiemy i my czujemy. Jeśli ktoś jest z Was sensytywny, to wie, że coś się dzieje w przestrzeniach. Nie musi tego widzieć. Wystarczy czuć. Zastanówmy się przede wszystkim głęboko, bo my już to wiemy. Zróbcie sobie takie swoje własne doświadczenie i spróbujcie sobie wyobrazić Waszą przyszłość, normalnie wyobrazić, zaplanować cokolwiek. Co będziecie robić za pół roku? I jak daleko sięgacie? Jak daleko sięgacie myślami o przyszłości. Wiecie co? W tym systemie przyszłości już nie ma. Bo my na przykład i inne osoby nie potrafią sobie tego już wyobrazić. Przed oczami macie ścianę, mur, koniec. Zróbcie sobie takie doświadczenie. Mamy to w sobie i czujemy to, tylko trzeba to z siebie wydobyć. Przyszłości w tym systemie już nie ma. A więc dlatego powiedziałam, że wypis ze szpitala już się szykuje. Katedra w Notre Dame rozpoczęła ten tak zwany Armagedon. To na pewno nie jest odpowiednie słowo, ale oni ten Armagedon lansują od wielu, wielu lat. Natomiast na pewno w przestrzeniach dzieje się bardzo wiele. I są to czasy bardzo dużych niepokoi. Dlatego chcielibyśmy i prosimy Was o to, Wy, szczerzy, Hiperborejczycy, Polanie, Draki, Atti. Prosimy Was, nie traćcie nadziei, bo koniec już jest blisko. Cała ta katedra w Notre Dame miała zapoczątkować. Było mnóstwo różnych wcześniej symboli. Myśmy o tym Państwu nie mówili. Tak naprawdę wszystko teraz zaczyna się spinać w zrozumieniu na ostatnią klamrę. Natomiast było mnóstwo różnej symboliki w świecie show biznesu. Ten Armagedon miał być w świecie duchowym i miał się tylko ewentualnie przekładać i pokazywać w formie symboli, które nam pokazywano przez parę ostatnich lat. Natomiast samo to spalenie tej katedry w Notre Dame jako symbolu zajętej przez bliźnięta, ponieważ katedra miała dwie wieże, zajętej przez bliźnięta macierzy, mówi nam to, że ciemni bandyci odgrażają się i prowokują naszego Atta do tego, aby zareagował jakoś i wpuścił się z nimi w jakieś ich gierki, żeby złamał jakieś postanowienia, które kiedyś zapadły. Dlatego oni się odgrażają, że zniszczą macierz.
I zresztą mówiłam to Państwu przy okazji innych filmów, przy okazji filmów, gdzie mówiliśmy o mitologii nordyckiej, że oni tam zapowiadali, że spalą ziemię, a później zaleją ją wodą. Skąd my to wszystko wiemy? Otóż w zeszłym roku zaczął pojawiać się pewien symbol od dotyczących świąt. Tak zwani celebryci youtuberscy, którzy mają miliony subskrypcji i którzy tak naprawdę służą systemowi, już zaczęli w zeszłym roku popychać wyrażenie Xmas. Natomiast ja w zeszłym roku, ponieważ ja nie oglądam takich filmów na YouTube, więc ja tego w zeszłym roku nie zauważyłam, ale w tym roku zauważcie, że jest tego pełno nawet w Polsce. I Xmas każdy traktuje, że jest to jakaś nowa forma nazwania świąt, to znaczy właściwie życzenia, nazwania świąt, przepraszam, Christmas. I jest to jakaś SMS-owa forma, którą się zaczęło stosować i tak naprawdę na wystawach sklepów, na różnych gadżetach świątecznych jest tego multum, zwróćcie na to uwagę. Mnie to bardzo zaintrygowało, bo wiem, że X jest to chromosom żeński, więc mamy tutaj na pierwszy rzut oka do czynienia z kultem bogini, no ale koniecznie chciałam się dowiedzieć, o co tu chodzi. I dowiedziałam się, że to X oznacza Chrystusa, a właściwie Chrystosa. I z tym symbolem, i w ogóle całe to wyrażenie Xmas jest bardzo starym wyrażeniem, używanym, jak się przyznają oficjalnie na Wikipedii i na innych tego typu oficjalnych jakby opracowaniach. W XVI wieku Kościół katolicki od XVI wieku nawet zapisywał w ten sposób święta właśnie takim symbolem Xmas, takim skrótem powiedzmy. Natomiast jest to generalnie bardzo stary symbol i na pewno ten symbol znacie, XP. I co on tak naprawdę znaczy, ten symbol oznacza właśnie Chrystusa. Ale czy Chrystusa? Bo z moich dociekań wygląda na to, że Chrystos był bożkiem rzymskim. I cały ten symbol właśnie był używany przez tak zwanych rzymskich legionistów. Wiecie, ja tak naprawdę w całą tę potęgę Rzymu to nie wierzę, chyba tylko na zasadzie, że Rzym był po prostu Rimlandem, czyli to było zbiorowisko hybrydzich nacji, którzy byli tymi krajami obręczy. Natomiast oni stosowali właśnie ten symbol, mówi się bodajże o Konstantynie, ale to wszystko to są pierdoły. Natomiast oni używali tego symbolu i ten symbol miał im dać powodzenie. W czym? W walkach. W ataku. Oczywiście, że tak. Pytanie. Dlaczego teraz? Na co? Tak. Dlaczego teraz? Zresztą, słuchajcie, ten symbol jest bardzo symptomatyczny. Ten symbol jest bardzo symptomatyczny. Kula w kuli. Celownik. X to jest, powiedzmy, Chrystus. Alfa i Omega. Jezus miał powiedzieć, ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem, więc tutaj chyba chciał dorównać naszemu atta niebocentrycznemu. Stąd zapewne i literka A. Natomiast no, cały ten obraz jest bardzo znamienny, że to chodzi o atak na pałac. Dla mnie to wygląda jak celownik. Natomiast słuchajcie, dlaczego ja powiązałam to właśnie. Bo jak się wczytacie, ja Wam zalinkuję odpowiedni materiał i po polsku, i po angielsku. Po angielsku tam sobie przetłumaczcie, bo tam jest bardzo dużo ciekawych stwierdzeń. To X to jest właśnie skrót od Chrystusa.
Bo na ten symbol mówi się hi ro. Hi to jest Chrystus. Dlatego używa się dziś właśnie tego symbolu. Dlaczego się używa tego symbolu? Przed atakiem. I dlaczego się zbiera energię od nas? Energię strachu. Przed atakiem. Proste i logiczne. Ostateczne starcie. Dlatego bardzo Was prosimy, kochani hiperborejczycy, Polany, nie traćcie nadziei, bo wszystko to, co się dzieje, będzie miało swój koniec. Wszystko to, co się dzieje teraz, wspólnie z Atta niebocentrycznym, wytrzymamy, choćby to były nie wiadomo jakie naciski, ale damy radę. W takich naprawdę newralgicznych sytuacjach trzeba się zwracać do Niego i naprawdę ta energia miłowania, która towarzyszy nam, kiedy się do Niego zwracamy, jest naprawdę potężnym antidotum. Nasz Atta jest energią miłowania właśnie. I z tą potęgą miłowania nikt nigdy sobie nie da rady. Chciałam powiedzieć, użyć słowa nie. I użyłam właściwie. No ale wiecie, ciężko w obecnym czasie ubrać takie słowa, żeby tego słowa nie użyć. To słowo nie jest socjotechniczne i może kiedyś Wam o nim powiem, jakie jest naprawdę jego znaczenie. Natomiast wierzymy w to bardzo, bardzo głęboko, że to ostateczne starcie powiązane jakoś z nadchodzącymi diabelskimi świętami skończy się jak zwykle wygraną naszego Atta. My nawet tego nie musimy w to wierzyć, my to wiemy, prawda? My to bardzo, bardzo głęboko sobie czujemy. No i z mojej strony to chyba tyle. Nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć jeszcze na koniec? Wystarczy. 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 Dziękujemy. Do usłyszenia.